Radomiakowi kibicuje Platinum Fitness. Radom, ulica Biznesowa 8. Sportowym emocjom smaku nadaje Max Premium Burgers. Janek, gratulacje, wielkie zwycięstwo z Legią w Warszawie. Nieczęsto przy Łazienkowskiej wygrywa się tak wysoko, choć nam to się zdarza już po raz drugi. Tak, mi po raz pierwszy mi się to zdarza tutaj w Radomiaku. Już wygrałem na Legii oczywiście, ale... Znaczy oczywiście, to nie jest takie oczywiste. Wygrałem na Legii, ale nie w takich rozmiarach. Na pewno to cieszy. Na pewno to cieszy, bo wydaje mi się, że troszkę było po nas widać, jakiej wagi jest to mecz. I wiadomo, że jeszcze sytuacja nie jest zamknięta i ta walka o utrzymanie nadal trwa, ale wydaje mi się, że opanowaliśmy te emocje już w drugiej połowie tak kompletnie i już to dobrze wyglądało. No i przez to na spokojnie rozgrywaliśmy akcję od tyłu, nie śpiesząc się i stwarzając sobie przestrzeń po jednej czy po drugiej stronie i wykorzystując ją. Po trzech porażkach z rzędu nasza sytuacja w tabeli zrobiła się nieciekawa. Czy ciężko było się podnieść przede wszystkim mentalnie po takiej właśnie serii? No na pewno nie jest to przyjemne, kiedy są trzy mecze, zwłaszcza, że było to po Rakowie, i trzy mecze, w których gramy z rywalami, z którymi jesteśmy w stanie wygrywać, a gdzieś ten mental nie, powiedzmy, nie pozwolił na to i wpadliśmy w ten dołek. No i tak jak wspomniałem, no wydaje mi się, że w pierwszej połowie było widać to po nas trochę w zagraniach, przede wszystkim już jak się przedostaliśmy za pierwszą linię Legii. Mieliśmy później problem z dokładnym podaniem, właściwie tylko jedna akcja chyba w pierwszej połowie, kiedy Wolak miał fajną sytuację do strzelenia, tak to poza tym raczej mało co się działo i było dużo nerwowości. Także na pewno to było pokłosiem tego, co się działo wcześniej. Ale tak jak mówiłem, no, dzisiaj przed meczem wspominałem już tutaj koledze, że damy radę wygrać. Bardzo w to wierzyłem i wydaje mi się, że cały zespół przede wszystkim w to wierzył. Także nic, tylko się cieszyć. Zagraliśmy dziś w troszkę innym ustawieniu, w formacji 3-4-3. Patrząc, jeśli atakowaliśmy, to była ta właśnie taka formacja. Ty dobrze się chyba czujesz w ustawieniu 3-4-3, ponieważ na wahadle grałeś w Walcie Poznań. Tak, zgadza się. To jest taka, wydaje mi się, nominalna pozycja dla mnie. Wiadomo, że tutaj troszkę zmieniliśmy ten system ze względu na Legię i ze względu na ostatnie na pewno wyniki i stratę wielu bramek. No bo nie oszukujmy, w trzech meczach 11 bramek dostać, no to na pewno boli i nad tym trzeba pracować i wydaje mi się, że tutaj plan był całkiem niezły, żeby przejść na piątkę i zabezpieczyć przede wszystkim mocno tył. No i dziś, jeśli chodzi o sam mój występ, to na pewno nie jestem chuj optymistyczny i zadowolony. Raczej jestem z tych, co wymagają od siebie więcej. No ale najważniejszy jest wynik zespołu i to na pewno mnie cieszy, że tutaj wygraliśmy 3-0 dzisiaj spokojnie. Do końca sezonu pozostały nam trzy mecze, najbliższe z przedostatnim w tabeli Ruchem, jednak ostatnie mecze w Ekstraklasie pokazują, że nie można żadnego rywala lekceważyć, a my chcemy zakończyć sezon na jak najwyższym miejscu. No dokładnie tak. Tutaj przede wszystkim no nie mówmy o tym, że coś się zamknęło, bo na pewno nie. Trzeba do tego podejść z chłodną głową, bo dopiero co mieliśmy sytuację, kiedy też wydawało się, że wygraliśmy z Jakowem i ta sytuacja w tabeli jest dość spokojna, a po trzech porażkach się okazało, że już wcale taka nie jest. Wiadomo, że w tej lidze około 38 punktów w teorii daje to utrzymanie, no ale w praktyce na pewno Korona się nie podda i będzie walczyła o utrzymanie do ostatniej kolejki, jeśli tylko będzie miała na to szansę. Dzięki bardzo. Dzięki. Dzięki, Janek. Radomiakowi kibicuje Platinum Fitness. Radom, ulica Biznesowa 8. Sportowym emocjom smaku nadaje Max Premium Burgers.